Hejka, moi drodzy. Słuchajcie, sprawy ukraińskie przesłoniły sprawy wolnościowe, dlatego moje flagi ciągle jeszcze wiszą w tytule, powiedzmy sobie szczerze, w solidarności z tak zwanym People's Convoy w Ameryce, który no, dociera do celu. No i przypomina wszystkim, że walczymy o wolność, kochani, walczymy o wolność. Ja rozumiem, że wojna w Ukrainie zdominowała umysły, ale wojna w Ukrainie nie ma takiego tak bardzo dużego wpływu na naszą wolność, jak to, co się dzieje wewnątrz naszych krajów, które są bardzo pokojowe i absolutnie bezlitosne, jeśli chodzi o ograniczanie naszych praw obywatelskich. Także zwróćcie uwagę na to, że konwój, People's Convoy w Ameryce przechwycił pewne idee, podjął te idee niczym w sztafecie i ruszył w kierunku Washington DC, by nieść tą pochodnię, którą zapalili kanadyjscy kierowcy. Zresztą kanadyjscy kierowcy, co prawda, już w mniejszym stopniu odgrywają rolę ze względu na haniebną rolę, jaką odegrał Justin Trudeau, który właśnie rusza w kierunku obrony demokracji i wolności w Ukrainie, natomiast wysłał swoje własnych zbirów uzbrojonych w pałki przeciwko pokojowej demonstracji, tylko dlatego, że ośmielili się powiedzieć, że nie podoba im się polityka lidera Kanady. Nieźle. Poszły pały w ruch, wybijano szyby, okna, wyciągano kierowców z pojazdów, zamykano im konta bankowe, coś niesłychanego. On się nawet sam wystraszył, nawet pan Trudeau się trochę wystraszył, że poszedł za wcześnie, odsłonił swoją twarz. Więc pamiętajcie, to jest ten sam człowiek, który jeździł na NATO w różowych skarpetkach, tak? A teraz nagle ubiera się w kurtkę moro i odgrywa rolę lidera. Nie dajmy się nabrać takim liderom, kochani, musimy ich usunąć, musimy ich wykopać z rządu, w jaki sposób. Dzisiaj ludzie zastanawiają się, w jaki sposób możemy się pozbyć takich liderów, jak liderów w cudzysłowie, oczywiście, jak pan Trudeau, czy pan Morawiecki, czy pan Macron, czy inny Scholz, który zastąpił panią Merkel. Nie ma znaczenia. To są wszystko liderzy, to są wszystko dzieci Schwaba, Klausa Schwaba, i oni powinni być usunięci, dlatego że stanowią, jak już powiedziałem wcześniej, rakotwórczy czynnik naszej tkanki społecznej, który chce zdominować zdrowe organizmy wolnych, suwerennych ludzi, dla których się przecież mamy, ale przegrywamy tą wojnę non-stop. Przegrywamy bitwy walcząc. Także pamiętajcie trochę o tym, kiedy obserwujecie to, co się dzieje na Ukrainie. Ja osobiście chciałbym tylko zwrócić jeszcze parę rzeczy na temat Ukrainy. Mianowicie zwróćcie uwagę, że Putin powiedział, że kraje, które będą pomagały i angażowały się w wojnę, zostaną postawione w stan, jak gdyby, wojny z nim. Wiąże to się też z dostawami, na przykład uzbrojenia czy części, a szczególnie w takich akcjach, o których wspominałem, kiedy to szefostwo, dowództwo ukraińskie zasugerowało, żeby ukraińskie samoloty brały paliwo z polskich lotnisk i startowały z powrotem do wojny. No to muszę wam powiedzieć, że to jest absolutnie nie do zaakceptowania. Także przestrzegałem ostatnim razem, żeby politycy nie dali się na to nabrać i trochę wychłodzili zapały Ukraińców do wciągania państw członkowskich NATO do wojny. Tak? Pamiętajcie, że na przykład, jak robią to sprytnie Niemcy. Niemcy, którzy finansują wojnę w Ukrainie, finansują po stronie Putina, dlatego że robią z nimi, jak już powiedziałem, geszefty i bardzo niechętnie się z tego wycofują, co zresztą dali temu wyraz,
to chciałbym wam zwrócić uwagę, że teraz, kiedy zostały zmuszone te nasze niemiaszki, ci nasi przyjaciele z Unii Europejskiej, to zauważcie, jak oni chcą to zrobić. Oni chcą wysłać pomoc wojskową, nie bezpośrednio do Ukrainy z lotnisk niemieckich, tylko chcą wysłać to do Polski, a z Polski dalej. Jednym słowem, Niemcy, wiedząc o tym, że Putin traktuje bezpośrednią pomoc wojskową z sąsiedniego kraju dla innych, zauważcie, robią sobie taki bufor bezpieczeństwa, mówiąc, my to damy Polakom, niech Polacy dadzą Ukraińcom i niech się martwią, co zrobi z tego tytułu Putin. My Polacy okazaliśmy bardzo dużo serca i empatii w stosunku do ukraińskich uchodźców i dlatego, moi drodzy, nie musimy się tego wstydzić, ani zbytnio klękać przed roszczeniami i oczekiwaniami Ukraińców. Pamiętajcie, że te same Niemcy, które kupują 50% gazu bezpośrednio od Putina, podobnie jak Stany, które kupują ciągle około 10% ropy od Putina, finansują tą wojnę bezlitośnie. Chciałem wam też zwrócić uwagę, że w latach 2014 Stany Zjednoczone były czynnie zaangażowane w szkoleniu takich batalionów jak Azow, który jest bezpośrednim spadkobiercą nazistowskich tradycji i SS-mańskich szkoleń z czasów wojny. Także uważajcie na to, kochani, jak traktujemy tą wojnę i jak się w nią angażujemy. Pomoc humanitarna tak, reszta nie. Pamiętajcie też, że na przykład kto wywołał tą wojnę i kto powoduje na przykład, kto wywołał w tym sensie, że pośrednio wywołał tą wojnę. Chciałbym wam zwrócić uwagę, że na przykład organizacje środowiskowe, które tak bronią zielonej matki ziemi, tak? Używanie słowa Mother Earth, Matka Ziemia. Matka Ziemia nie jest żadną osobą, nie ma żadnej świadomości ani autoświadomości, jest po prostu naturą, która bezlitośnie zabija słabszych, gdyż jest nazwana też i selekcjonerem. Także ci wszyscy, którzy na przykład stoją w obronie ograniczenia wydobycia ropy naftowej, na przykład w Stanach Zjednoczonych czy w Kanadzie, przede wszystkim tu w Albercie, gdzie ja jestem, nie wiem, czy wiecie, że w dużej mierze są finansowani przez Putina, bo im mniejsze wydobycie w Stanach Zjednoczonych czy Kanadzie, tym droższa cena ropy, tym więcej finansowania dla Putina. Dlatego na przykład taka organizacja z San Francisco, jak ona się nazywa, Tide, jest finansowana przez Putina, dlatego że jeżeli zamknie się produkcję i wydobycie ropy w Stanach czy w Kanadzie, to mamy do czynienia, to finansujemy przez to działania Putina i jego wzrost ku imperium. Także bierzcie takie rzeczy pod uwagę, kto tak de facto współpracuje z Putinem i dlaczego tak się dzieje. Słuchajcie, niedawno chyba nasz premier Morawiecki wspomniał znowu o europejskiej armii, nie? Słuchajcie, państwa członkowskie nie mogą się dogadać w sprawie NATO, tak? Kto ma pomagać, jak pomagać, gdzie pomagać, nie mogą się dogadać. Teraz wyobraźcie sobie, że tworzy Unia Europejska armię europejską, która będzie czym? No przeciwwagą NATO, tak? No nie. I w tym momencie będziemy co? Płacić dwie składki na dwie organizacje wojskowe, czy może się wycofamy z jednej i pozostaniemy w której? No ja bym wolał chyba pozostać w NATO, niż być w jakiejś europejskiej armii, która w danej chwili nie istnieje. Państwa są skłócone, a Niemcy, które nakładają cały czas, mają pretensje do nas, jakoby łamanie praw samorządności, to one będą głównodowodzącym w tej rzekomej armii europejskiej. Moi drodzy, w ogóle nie wiem, kim są nasi politycy, ale dochodzę do wniosku, że są ludźmi skorumpowanymi i przekupionymi przez ludzi pokroju Klausa Schwaba, dlatego że to jest niemożliwe, żeby można było rozmawiać z poważną miną o takich beznadziejnych
beznadziejnych sprawach, jak właśnie chociażby Armia Europejska. Polska niech się skoncentruje na budowanie Armii Polskiej. Panie Morawiecki, ty przydupasie Tuska i człowieku, który nie może się podlizać, nie wie jak się podlizać jeszcze bardziej Niemcom. Ty doprowadziłeś naprawdę nas do granicy rozpadu ekonomicznego i uzależnienia nas, nie wiem od kogo jeszcze bardziej. Weź ty, człowieku, zrezygnuj ze swojej funkcji pana premiera, bo się nie nadajesz, banksterze, na cokolwiek. I zamknij japę. Sprawami obronności powinien zajmować się prezydent Rzeczypospolitej, panie Morawiecki. Premier, czyli prezes Rady Ministrów, ma się zajmować od spraw ekonomicznych. Ty, banksterze, masz wymyślić, skąd wziąć forsę na polską armię. A kto ma zarządzać polską armią, powinien decydować prezydent Rzeczypospolitej, głównodowodzący, szef armii. Także chciałbym ci o tym powiedzieć. Nie sil się na pierwszego dupka Rzeczypospolitej, bo jesteś tylko dupkiem i powinieneś ustąpić. Jesteś nikim, jesteś zerem. Nic sobą nie reprezentujesz. Nic, zero. Zabieraj tego swojego niedzielskiego dworczyka i całą tą bandę kryminalistów, którzy zamordowali 200 tysięcy niemalże polskich obywateli. To wy jesteście przyczyną śmierci 200 tysięcy obywateli Rzeczypospolitej. I wy mówicie tam coś o ofiarach na Ukrainie? Idących w setkach? Może tysiącach? Wy jesteście odpowiedzialni za hekatombę dodatkowych zgonów w Polsce. I nie bierzecie za to żadnej odpowiedzialności. Ale my pamiętamy i przypominamy wam to, kiedy już Ukraina opadnie kurz. Moi drodzy, uważajcie na przejścia graniczne. Oczywiście wszyscy wiemy, że z Białorusi zniknęli śniadzi i pojawili się w Medykce czy gdziekolwiek indziej na ukraińskich przejściach. Oni mają tyle wspólnego z uchodźcami, co ja z kosmosem. Patrzymy na gwiazdy i tyle mamy. Także zaczynają się oczywiście od razu akcje agresji, przemocy na granicy, także wszyscy ludzie, którzy tam jadą z pomocą, musicie uważać, dlatego że możecie zostać zaatakowani, jest tam dosyć niebezpiecznie, także pamiętajcie też i o tym. Chciałbym wam też powiedzieć, że na przykład wracając przez moment do tej kwestii armii europejskiej, to nawet dowódca NATO, jak on się nazywa, Stoltenberg, czy jakoś tak, chyba Stoltenberg, tak? Przepraszam. Ja tak aż tak słucham wiadomości, ale aż tak nie przykładam wagi do tych wszystkich europejskich polityków, dlatego że, moi drodzy, oni są absolutnie w jakimś sensie nieodpowiedzialni i nie reprezentują nas już więcej, tak? Oni po prostu utracili dla mnie mandat polityczny absolutnie. Dlatego kiedyś to powiedziałem, że wypowiadam posłuszeństwo obywatelstwa, na przykład rządowi Rzeczypospolitej, który jestem obywatelem, czy rządowi kanadyjskiemu, pana Trudeau. Pan Trudeau musi odejść. Pan Trudeau jest żałosnym dupkiem, niezdolnym do respektowania zasad demokratycznych i jest absolutnie marionetką w rękach innych ludzi i nie powinien nigdy zajmować żadnego stanowiska kierowniczego. On się nie nadaje nawet na sprzedaż, na sprzedawcę jakichś używanych rzeczy. Także, moi drodzy, nie będę długo gadał. Pamiętajcie o tym, że najważniejsza walka jest ciągle przed nami. Słyszeliście o tym, co się działo 1 marca. Pewnie wiecie o tym, że była debata na temat przejęcia przez WHO funkcji nadzorczych nad przyszłymi pandemiami, stającymi ponad suwerennymi państwami polskie, jak na przykład Polska, czy Kanada, czy inne kraje. To jest krok po kroku rozbieranie naszej suwerenności, naszych krajów i realizowanie celów, które zostały określone już oficjalnie w Davos przez pana Schwaba, czy jego akolitów, poprzez wszystkie te organizacje, które są fundowane i ponadnarodowe instytucje, które są fundowane, dofinansowywane w celu rozmontowywania naszych istniejących
porządków rzeczy, które automatycznie kończą się naszą niewolą, które zmuszają nas do noszenia jakichś kagańców na twarzy, zakazów wychodzenia, zachowywania się jak niewolnicy, jak Żydzi wobec Niemców podczas II wojny światowej. To jest wypisz, wymaluj, segregacja na lepszych i gorszych. My nie możemy na to pozwolić. My musimy walczyć o tą wolność. I dlatego nie traćcie z oczu na przykład takich akcji, jak na przykład People's Convoy w Ameryce, czy ciągle dziejących się akcji w Kanadzie, czy protestów w Europie, w Polsce i przez innych. Musimy ich wspierać, musimy o tym pamiętać. Akcja humanitarna wobec Ukrainy jest jak najbardziej potrzebna. Trudno sobie wyobrazić, żeby odmówić płaczącym dzieciom i matkom schronienia i pomocy, ale pamiętajmy o tym, że razem z nimi przychodzą element, który trzeba pilnować. Słyszałem, że w Przemyślu dochodzi do pewnych starć pomiędzy młodymi mężczyznami pokroju kibiców czy innych, którzy wyłapują tych studentów, jak my ich nazywamy dzisiaj, rzekomych uchodźców, w wieku 40 lat student, tak, prawda, w kurtkach markowych. Także musimy na ten temat, musimy zwracać na to uwagę i pilnować, dlatego że będą się mnożyć gwałty, rozboje, wszystko to przygranicznym, dlatego wszyscy ludzie, na przykład pewna popularna blogerka z naszego środowiska transportowego, Iwona Blecharczyk, zaoferowała, że przewiezie towar swoją ciężarówką, ładny bardzo gest, nie powiem. Musicie uważać na takie rzeczy, to znaczy w tym sensie, że uważajcie na swoje własne bezpieczeństwo. Tam jest niebezpiecznie. Dlatego, że jak zwykle polski rząd udaje, że kontroluje, kiedy tak naprawdę macha szabelką i próbuje, i wydaje się być, zachowywać się tak, jakby chciał wziąć udział bezpośredni w tej wojnie. No moi drodzy, jesteśmy członkami NATO i chciałbym wam przypomnieć, drodzy rządzący, że nie macie takiego prawa. Nie macie takiego prawa. Ukraina nie jest ani członkiem Unii Europejskiej, ani nie jest NATO. Była zarządzana przez wybitnie jasno określoną politykę banderowską. Bandera został chyba człowiekiem, rok 2022 miał być rokiem Bandery. Musimy uważać na politykę, na polityków ukraińskich, moi drodzy, bo lud ukraiński to niekoniecznie politycy ukraińscy, którzy, jak dobrze wiemy, byli najbardziej skorumpowanymi, zgniłymi, skurwiałymi tak naprawdę ludźmi, którzy nie mieli cały naród ukraiński daleko w D. Więc pamiętajcie, że pomagając narodowi ukraińskiemu, musimy się trzymać z dala od tej polityki ukraińskiego rządu, który nie ma nic wspólnego z naszym interesem. Nic. Zero. Także, kochani, nie dajmy się wciągać w jakieś ponadnarodowe instytucje typu WHO, które ma zarządzać przyszłymi pandemiami. Jasne. A kto jest jednym z największych płatników WHO? Organizacja Melindy i Billa Gatesa. Nie ma czegoś takiego jak ONZ czy WHO, którzy mają, roszczą sobie prawa do zarządzania suwerennymi krajami, takimi jak Rzeczpospolita czy Kanada. Nie ma. To my musimy rządzić naszymi krajami. I dlatego, moi drodzy, uważajcie na to. Uważajcie na to i zwróćcie swoją uwagę z powrotem w kierunkach wewnętrznych problemów, jakim jest walka o wolność i demokrację, o przywrócenie statusu suwerenności naszym krajom, a nam, obywatelom tych krajów, prawo suwerena, który wybiera swoich przedstawicieli, a nie swoich władców, którzy zakładają nam kagańce i zakładają smycze i wyprowadzają nas. Okay? Musimy na to zwracać uwagę. Musimy z tym walczyć. Sprawa pomiędzy Rosją a Ukrainą jest drugorzędną
jeżeli nie damy się wciągnąć w żadne zadymy. Pamiętajcie, że NATO powiedziało wprost, nie wejdziemy na Ukrainę. Stany Zjednoczone powiedziały, nie pójdziemy na Ukrainę. Także Ukraińcy są pozostawieni samym sobie. Niektórzy mówią, niektórzy z tego tytułu współczują, ale ja chciałbym wam zwrócić uwagę, że rządy polityczne Ukrainy to jeden z najbardziej łajdackich rządów, jakie istniały. Ci ludzie odwołują się bezpośrednio do historii ludobójczych praktyk swoich poprzedników. I ja tego osobiście nigdy nie zaakceptuję, bo pochodzę z, bo moja rodzina pochodzi z tych terenów i ja cudem mogę do was przemawiać, bo większość mojej rodziny zginęła w tamtych czasach. Okej? Więc nigdy nie słyszałem, żeby ktokolwiek za to przeprosił oficjalnie. Oficjalne promowanie takich batalionów jak Azow, czy ustanawianie roku 2022 jako rokiem Bandery jest odrażające i nie do zaakceptowania. Pomagajmy ludziom i pieprzyć tych polityków wszystkich. Takich jak Trudeau, który spałował pokojowy protest w Kanadzie, zamroził konta takim pstryknięciem. Pstryk i już cię nie ma, chłopie. Wyobraź sobie, że nie masz dostępu do swojego konta, nie możesz używać swojego telefonu, nie możesz nawet wyjechać samochodem, bo ci zawieszą licencję. I przypomnij sobie, jak zbiry Trudeau wyciągały poprzez wybite okna ludzi, jak tratowały końmi pokojowych protestantów, a teraz pan Trudeau jedzie do Europy, żeby oglądać, jak można pomóc ratowaniu demokracji? Wolne żarty. Musimy usunąć takich Bidenów, Trudeau, Tusków, szykujących się już do tego, żeby wskoczyć, Trzaskowskich, czy innych Morawieckich. I wziąć odpowiedzialność w swoje własne ręce. Musimy wybrać po raz pierwszy w jakiś sposób ludzi, którzy będą nas reprezentować, a nie interesy wszystkich George'ów, Sorosów, Rothschildów, czy jakichś innych Billów Gatesów. Ci ludzie uczynili tyle zła dla normalnego, zwykłego człowieka, że lista ich przewinień klasyfikuje się na Norymbergę. I do tego powinniśmy doprowadzić. Pamiętajcie, że patrzycie na nieszczęścia w Ukrainie, pomyślcie sobie, że przez ostatnie 2 lata ponad 150 tysięcy Polaków poszło do piachu na top 400 tysięcy, którzy umierają co roku, niezależnie czy istnieje jakaś pandemia, czy nie istnieje. Co roku w Polsce umiera około 400 tysięcy ludzi. Ale dzięki zarządzeniom pana Dworczyka, Niedzielskiego i pod dyrektywą pana Morawieckiego poszło do piachu blisko 600 tysięcy ludzi w tym czasie. Z czego bardzo niewielka na rzekomą pandemię, pan ściema, jak ja ją nazywam, natomiast większość z tytułu tego, że nie miała dostępu do obsługi medycznej, umierali na zawały serca, na udary, na raka, na wiele innych chorób. Umierali tak jak ta dziewczyna w karetce, którą nie chcieli przyjąć, bo nie miała testu i umarła razem z dzieckiem w wieku 29 lat, razem z dzieckiem, które miała urodzić, bo jechała do szpitala, żeby urodzić, Żaneta. 9 miesiąc ciąży. Umarła razem z dzieckiem. Jeżeli mówimy o barbarzyńcach XXI wieku, to mówimy o współczesnych rządach tak zwanej demokracji zachodniej. Wszystkich tych Macronach, Merkelach, Scholzach, wszystkich tych europejskich zboczeńcach pokroju Ursuli von der Leyen czy innych jej podobnych. Wszystkich tych Trudeau, Bidenów, Macronów, Morawieckich, Trzaskowskich, Tusków. Moi drodzy, musimy się ich pozbyć. Najlepiej byłoby metodami pokojowymi. Po prostu głosować na innych ludzi. Ale musimy też pamiętać, że ci ludzie realizują swój program krok po kroku. Te wszystkie zniesienie mandatów z tytułu na przykład chociażby tych konwojów, które powstały i w związku z powyższym wycofywanie się z mandatów,
oraz wskutek protestów w Europie, to jest tylko tymczasowe. Oni wrócą bezczelni, aroganccy, pewni siebie i spróbują nam nałożyć je na nowo za parę miesięcy. Nie możemy na to pozwolić. Nie możemy na to pozwolić. Ja mam kartkę od małego chłopca, który wręczył mi ze swoim małym rysunkiem ciężarówki i powiedział: dziękuję ci, truckerze. Dzięki tobie być może nigdy nie będę musiał nosić tej maski ever again. Nigdy więcej. Nigdy więcej. Moi drodzy, nasze dzieci zostały zdewastowane przez tych socjopatów. Nasza młodzież jest w depresji i mnożą się próby samobójcze. Nie tylko wśród młodzieży, wśród dorosłych też. Zabijana jest ekonomia i możliwość godnego życia w takich bogatych krajach jak Ameryka, jak Kanada. W takich krajach, które mogłyby żyć bogato jak Polska. Tak? Mamy jedne z największych pokładów węgla kamiennego, ale kupowaliśmy od Rosji. Teraz Morawiecki mówi, nie będziemy kupować od Rosji, kupimy od kogoś innego. Na pewno dużo taniej niż wydobywanie własnego węgla, prawda? Więc mamy rządy zbirów, autentycznych zbirów wychowanków Klausa Schwaba z Davos, opłacanych przez multimiliarderów pokroju Billa Gatesa, George'a Sorosa i innych. To są wszystko ich pachołki. Pachołki. Marionetki tych prawdziwych kryminalistów. Ale oni całych narodów nie zniewolą. Jeżeli my powstaniemy, kochani, jeżeli w jakimś cudem powstaniemy, to niektórzy z nas zginą, to na pewno, nie? Bo już Trudeau pokazał, że na razie pały. Pamiętacie samoloty NATO lądujące w Thunder Bay w Kanadzie? Obcokrajowców, najemników, gdyby policja kanadyjska nie stanęła na wysokości zadania i związałaby się z ludem, a nie z panem Trudeau, to byli gotowi najemnicy, wylądowali już i czekali na rozkaz. Skąd oni przybyli? Z jakiego kraju? Tak się to załatwia. Także, kochani, musimy wychodzić, walczyć i przede wszystkim pamiętać w następnych wyborach, jeżeli dojdzie do jakiegoś pokojowego przesilenia, to all the best. To będzie cudownie, bo oni sami nie ustąpią. Ale wiemy wszyscy, że oni sami nie ustąpią. To są marionetki opłacane, skorumpowane, sprzedane, złajdaczone przez wielkich tego świata. I dlatego Norymberga jest dla nich absolutnie potrzebna. Nam potrzebna jest, żebyśmy znowu mogli uwierzyć, że istnieje równość wobec prawa, sprawiedliwość. Żebyśmy mogli spojrzeć naszym dzieciakom w oczy i powiedzieć: będzie lepiej. It's gonna be okay, jak jest na naklejce tęczowej pana Rafała Zazuniuka, jednego z trokerów, który promuje te wszystkie rządy swoim ideologicznym zaprzaństwem. I takich jest miliony. Musimy tych ludzi w jakiś sposób obudzić albo uważać na nich, jeżeli przyjdzie nam wyjść jeszcze raz na ulicę, zawiązać nowe konwoje, bo te restrykcje wracają, moi drodzy. Te restrykcje wrócą z hukiem za chwilę, kiedy nastroje opadną, a kolejny konwój będzie strasznie ciężko zorganizować. Więc musimy być czujni, musimy być przygotowani, że w walce o wolność musimy poświęcić trochę więcej niż tylko internetowe wsparcie. Musimy wyjść na te ulice i protestować. Musimy wyjść i pokazać, że istniejemy. Trzymajcie się. Mam nadzieję, że nie zanudziłem was, ale naprawdę to, co się dzieje, to jest dramat. To jest dramat, z którym musimy jakoś, w którym gramy rolę nam niechętnie,
których niechętnie podjęliśmy się grać, ale musimy to zmienić. Musimy wziąć większy udział w odgrywaniu i wpływie na przyszłe życie, bo inaczej czeka nas autentyczna niewola. Hej.